Cześć, z tej strony Tłuszczyk, dzisiaj spotkanko z widzami na rajdy. Postaramy się zrobić jak najwięcej rajdów trzygwiazdkowych, czterogwiazdkowych i oczywiście legendarnych w celu nabijania expa, a przy okazji może zakwalifikujemy się najlepiej wszyscy na rajdy i exp. Ale zanim przejdziemy do tego odcinka, ciekawy news. Wyciekła informacja, że już niedługo kolejny event to będzie znowu Adventure Week, czyli event, który już kiedyś był, kiedy on był w zeszłym roku, ale ten czas leci. Tak czy inaczej to jest event, podczas którego są zwiększone respy Pokémonów kamiennych. Mamy przecieki, że znowu będzie taki event w tym roku, tym razem w maju. Zrobiliśmy przed chwilą EX-owego Magikarpia. Tutaj znowu EX-owy rajdzik, tym razem Hitmoon Lee. Taka mała zemsta za jeden z poprzednich odcinków. A zaraz pójdziemy też porobić troszkę legend, bo przydałoby się powbijać expa. Zobaczymy, ile dzisiaj wbije expa. Nie sprawdziłem co prawda, ile miałem expa przed rozpoczęciem. Policzę po prostu, ile zrobię rajdów, potem sobie wszystko przemnożę. Myślę, że tak będzie prościej. O, ludzie metagrosy wchodzą, też dobry wybór. Jak najbardziej. Dobra, taka mała zemsta, ale w 20 to żaden wyczyn. 3 Rare Candy, 4500 Stardustu, bo sobie odpaliłem oczywiście też Starpisa, bo jest bonusowy oczywiście Stardust też podczas eventu. Hop. O, mam questa na 5 nice'ów pod rząd, to sobie nabijemy od razu na tym Hitmoon Lee. Kolejny. Oj, siadł. Myślałem, że jeszcze troszkę sobie ponabijam. Za pół godziny tu jest piątka, także może gdzieś po drodze jeszcze byśmy zahaczyli o coś innego, bo pół godziny to w sumie dużo czasu. Zaraz się rozejrzymy, czy jeszcze gdzieś coś jest niedaleko. Sporo osób dzisiaj przyszło na spotkanie. Robi się ciepło, więcej osób wraca do Pokémon Go. A zresztą fajny event na rajdy, także myślę, że tym większa zachęta, żeby tutaj być. Dobra, ciśniemy. Pierwszą dzisiaj Latias. Szczerze mówiąc, szedłem na ogólnej grupie, nawet nie wchodziłem na grupę waloru. Nie zależy mi na bolach, nie zależy mi na łapaniu Latias, ale zależy mi na expie, także właśnie dostałem bardzo mocne obrażenia. Ale spoko, mam 70 czy 80 max revive'ów, a nie chcę ich kasować, także jak troszkę zejdzie, to nawet dobrze. No zwłaszcza, że podczas tego eventu naprawdę leci sporo tych revive'ów, max revive'ów w końcu. W końcu ludzie, którym zawsze ich brakowało, myślę, że przestaną narzekać. Dobra, zbita. I na spokojnie połapiemy. Kurczę, te ilości złotych raspberry są gigantyczne. 40 tysięcy expa, o to chodzi. O to chodzi w tym wszystkim. I czekamy na atak. Okej. Okay. I weszło grejcik. Zobaczymy, czy dzisiaj jakieś połapie Latias. Siedzi. Dobra. Mam moją trzecią dopiero Latias, ale może jeszcze dzisiaj troszkę ich wejdzie. Już niedługo się kończy, także w sumie dla mnie ostatnia szansa, żeby troszkę więcej ich połapać. Druga Latias. Kolejna zbita, ale tutaj niestety nie odpaliłem Lucky Egga. Zanim doszliśmy i zdążyłem wyciągnąć kamerę i cały sprzęt rozstawić, no to już walka się zaczęła. Także nie zdążyłem odpalić Lucky Egga, ale trudno. Przynajmniej 4 Rare Candy, to się przyda na pewno. I 20 tysięcy expa zamiast 40, no cóż, zdarza się. Dobra, czekamy na atak. Okej. Okay. Jednak podczas rajdu trzeba mieć cierpliwość, kurczę, czekać za każdym razem na ten atak. To jest na dłuższą metę troszkę męczące, troszkę nudne. Zwłaszcza jak się tak jak ja siedzi w pozycji kłócającej tylko po to, żeby mieścić się w kadrze. Ale dobra, wytrwałość jest cechą trenerów Pokémon. Okej. Okay. Dzięki. Prawie. Dobra, wstanę na chwilę, wracam do was. Jak się złapie albo ucieknie. Uciekła. Ale nie ma to żadnego znaczenia, bo ci robimy dla oczywiście Rare Candy i dla expa te rajdy. Jak tam? Złapałeś? Uciek ci? Ale jednego już masz, nie? Dobra, trzecia dzisiaj Latias. Ło, już pełna grupa. Dobra, tym razem nie zapomnę odpalić Lucky Egga. To jest najważniejsze w tym momencie, w tym całym challenge'u. Starpisik też i może jeszcze zdążę wyleczyć Poki na szybkości. W sumie bez działających mapek tak trochę chodzimy po omacku. Już w sumie prawie minęły 2 godziny, a dopiero zrobiliśmy ile? 4 albo 5 rajdów? Ale za to na 3 gymach EX-owych, bo tutaj też jest EX-owy gym. Tutaj już zresztą złapałem kiedyś Mewtwo. Także tutaj no praktycznie na 100% się spodziewam, że dostanę w przyszłym tygodniu zaproszenie na Mewtwo. Dobra, lecimy z tą Latias. Zobaczymy, co się dropnie z gyma. 2 ultrabole, 4 greatbole, wow. Ale powiem wam, że dzisiaj jakoś nie widzieliśmy za bardzo rajdów 3-gwiazdkowych, 4-gwiazdkowych. 4 bardzo chętnie bym porobił. O, 7 rare candy, to mi się przyda. Właściwie w sumie w ten sposób, robiąc rajdy, mógłbym zebrać candy na uzupełnienie całego Pokédexu. Tylko to by zabiło całą zabawę tak w sumie, jak się zastanawiam nad tym. Także nie wiem, czy nie zrobić sobie challenge'u, że uzupełniam cały Pokédex trzeciej geny bez używania w ogóle rare candy w tym celu. Myślę, że to byłby dobry challenge. Bo tak naprawdę myślałem, że Niantic jakoś zablokuje możliwość używania Rare Candy na nowych Pokémonach z najnowszej generacji. Bo tak naprawdę na dłuższą metę to jest no, bez sensu, bo tak naprawdę jak ktoś robi dużo rajdów, to nie musi się starać na to uzupełnienie trzeciej geny, tylko zużyć sobie Rare Candy, żeby uzupełnić brakujące cukierki i w sumie ma bez wysiłku całą trzecią generację. Także troszkę zaburzyło cały sens gry zdobywanie tak dużych ilości Rare Candy na rajdach, ale oczywiście dla niektórych sensem gry jest zbijanie expa, dla innych nie wiem co, robienie rajdów. Także w sumie nie jest powiedziane, jaki jest prawdziwy sens gry. Każdy sobie sam ustala, jaki jest jego własny, prywatny sens tej gry. 2, 3, siedzi. Także dzisiaj całkiem dobrze idzie. I znowu nie ma żadnych rajdów na nearby'u. Coś słabo z tymi rajdami dzisiaj. Dobra, pójdziemy na miasto, może coś będzie. Do tego momentu spotkania z widzami myślałem, że to będzie zwykły dzień, zwykłe spotkanie. Zwykły odcinek,
ale przez całe spotkanie przyglądałem się chłopakowi, który przyjechał się z nami spotkać na wózku. Dużo tego dnia chodziliśmy, więc w pewnym momencie Dawid, bo tak ma na imię ten chłopak, zmęczył się i pomagałem mu pchać wózek. Rozmawialiśmy wtedy i chłopak, który szedł obok nas, zaproponował, że może powinienem porozmawiać z Dawidem na odcinku o jego przygodzie z Pokemonami, o tym, jak mu się gra. I Dawidowi spodobał się ten pomysł, zgodził się, także porobiliśmy jeszcze trochę rajdów i pod koniec spotkania obaj wzięliśmy udział w tej konwersacji. Cześć, jestem tutaj z Dawidem. Cześć Dawid. Cześć. Dawid tutaj przyjechał do Szczecina dzisiaj. W ogóle jesteś skąd? Z Warszawy. Ktoś podrzucił nam pomysł, żeby pogadać z Dawidem, zapytać go o jego grę w Pokémon Go. Bo myślę, że historia Dawida jest ciekawa, także... Kiedy grasz w Pokémon Go? Od samego początku, jak tylko się dowiedziałem, że będzie Pokémon Go, to już szykowałem się, żeby jak ktoś chciał zarejestrować konto. Jak tylko weszło do Polski, to się zarejestrowałem natychmiast. A powiedz mi, jesteś fanem Pokémonów ogólnie? No oczywiście, od małego. Oglądałem wszystkie serie, jakie wydano w Polsce. Jeszcze na anglojęzycznych stronach oglądałem pozostałe całego sezonu, od 7 do 9. Powiem ci, że ja mam w sumie podobną historię też właśnie. Od dzieciaka jarałem się bardzo Pokémonami i też jeszcze przed premierą Pokémon Go. No nie mogłem się doczekać tej gry i już wiedziałem, że to będzie coś naprawdę niesamowitego. No, dokładnie. Także powiedz mi, który masz level generalnie? Szykuje mi się 26. Szykuje się 26, prawie, no niewiele ci zostało. Właściwie 20 tysięcy expa i masz kolejny level, nie? No właśnie. Wiele osób na przykład jest pełne podziwu właśnie do samozaparcia osób, które pomimo niepełnosprawności są w stanie wychodzić również do ludzi i grać wspólnie z nimi, grać w Pokémon Go. Oczywiście wbicie 25 levela, myślę, że właśnie w przypadku, kiedy masz dużo trudniej w tej grze, jest bardzo dużym osiągnięciem. I powiedz mi, czy ciężko jest ci grać na co dzień w Pokémon Go, czy grasz codziennie, czy z jakimi problemami spotykasz się grając codziennie w Pokémon Go? Najczęściej z brakiem czasu, bo pracuję na co dzień w ochronie. Mhm. To jest jedyny problem, ale jeśli już mam wolny moment, to natychmiast wyciągam telefon i potrafię grać po prostu godzinami na przykład. Zdarzyło mi się ostatnio, że przeszedłem 15 km, żeby tylko wykluć kilka jajek. W jeden dzień? No jajek wtedy miałem nieco zakwasy potem. No nie dziwię się, bo tutaj dzisiaj też troszkę przeszliśmy. Ile dzisiaj zrobiliśmy? No też pewnie z 10 km na spokojnie. Niech ten spojrzę, mam tutaj jajko 10-kilometrowe, jeszcze mi się nie wykluło. Mhm. No, 7,3 km. No to prawie 10, no. No to jeszcze zrobię się te parę i jeszcze tutaj w Szczecinie wykluję. Jeszcze 10-kilometrowe, żeby mi pozbyć. Czyli 7 km dzisiaj przeszliśmy i... No było ciężko też momentami, też pomagałem się pchać wózek, chłopaki pomagali i przyznam, że no jest to męczące, także dla ciebie to musi być podwójnie męczące. Także 15 km mówisz jednego dnia to jest... No się cieszę, że w Warszawie są przynajmniej w miarę solidne drogi, nie to co w Szczecinie. No tutaj no niestety nie popisaliśmy się, nie? Nie no, to w Szczecinie, no współczuję tych drog normalnie, już się parę razy wywaliłem, jadąc w ogóle tam na... Jak to było? Na Kołuntaja, tak? Tak. Jeszcze nie ogarniam miasta, po prostu często się mylę. Nie, no spoko, nie jesteś stąd. Dzisiaj w ogóle jadąc na to spotkanie, ja zapomniałem się i pojechałem do Lasu Arkońskiego. O kurczę, to miałeś niezłą przygodę. Dobrze, że do nas trafiłeś w ogóle. Powiedz mi, jestem ciekaw, czy masz coś do powiedzenia na przykład graczom, którzy albo osobom, które ogólnie są niepełnosprawne, ale z jakichś powodów nie chcą się przełamać, nie chcą grać w Pokémon Go, czy masz jakieś słowa, żeby zachęcić te osoby do grania? Jeśli chcecie grać, a macie lęki, to pomyślcie o tym, jakie możecie mieć przyjemności z tego, jakbyście wyszli po prostu z domu i nawiązali nowe kontakty. To właśnie jest właśnie między innymi mój powód, dla którego ja zacząłem grać w Pokémon Go. Dzięki temu mam teraz sporo nowych znajomych. Tutaj na przykład w Szczecinie nawiązałem wiele nowych znajomości, między innymi z Kushim. No, jest po prostu wiele powodów, dla których warto grać. Nawet jeśli jesteście niepełnosprawni, to nie przeszkadza nam w graniu, w przyjemności. Powiedz mi, czy masz coś do powiedzenia graczom, którzy szukają wymówek przed graniem w Pokémon Go, graczom, którzy na przykład twierdzą, że nie chcą grać, bo coś tam, zawsze mają jakieś wymówki i grają na przykład na fake GPS-ie. Czy masz jakieś zdanie w ogóle na ten temat, czy uważasz, że to jest okej, że to jest w porządku? Co do grania na fake GPS-ie, to uważam, że to jest oczywiście, że nieuczciwe. Przepraszam bardzo, inni przechodzą tysiące kilometrów, żeby uzyskać wysokie poziomy, a tacy, co siedzą na tyłkach, za przeproszeniem, w domu, no i zdobywają Pokémony po prostu nie wychodząc z domu. Przecież to jest mało uczciwe przecież. Rozumiem, o co chodzi. Dużo osób ma takie właśnie dosyć ostre opinie
w tej sprawie w społeczności, ale z drugiej strony moje zdanie ogółem jest takie, że wszystkie osiągnięcia w tej grze są indywidualne i tak naprawdę liczy się dla każdego droga, którą on przeszedł i wydaje mi się, że ty przeszedłeś niesamowitą drogę. Pewnie, nie używałem żadnych dodatkowych pomocy ani wspomagaczy, no i osiągnąłem to, co osiągnąłem w tym momencie w Pokémon GO. 25 level było bardzo trudno osiągnąć, ale jak się dowiedziałem, że wprowadzili te questy na Mew, no to naprawdę to dało mi dodatkową motywację, żeby zacząć działać. Masz już Mew? Ech, jestem utknęty na szóstym zadaniu. Szósty etap z 8, także jesteś już bardzo blisko. Bardzo blisko. Tylko 3 rajdy, od razu sobie puknę, ale mam problem z Magikarpiem. Jak na razie. Niech nam spojrzę, ile mam tutaj candy. 304 candy Magikarpia mam, więc już niewiele zostało. Patrząc na takich graczy jak ty, uświadamiam sobie coś, o czym na co dzień się nie myśli, że tak naprawdę to jest gra, w której moim zdaniem nie jest ważne, jaki kto ma level, ile zrobił wpisów w Pokédexie i tak dalej, tylko liczy się tak naprawdę to, jak wiele musiałeś w to włożyć wysiłku, samozaparcia i innych cech, które nie wszyscy mają. Także to tak naprawdę świadczy o charakterze człowieka. Ja mam bardzo mocną determinację, żeby coś osiągnąć. Nie poddałem się, mimo że już byłem bliski załamania. Na przykład przy czwartym zadaniu utknąłem solidnie. Nie mogłem przez ładny miesiąc przejść czwartego zadania. W końcu jakoś mi się udało etapami. Piątym szybko przeleciałem, to teraz na szóstym utknąłem. No muszę przyznać, że ta determinacja jest naprawdę godna podziwu. Chciałem też wspomnieć tutaj o tym, że wpadliśmy na taki pomysł, że dobrze by było, gdyby udało się zrobić jakąś zbiórkę na nowy, lepszy wózek dla Dawida. Przecież mam taką możliwość właśnie, mając kanał, dotrzeć do większej ilości osób, które chciałyby pomóc tutaj w tej sprawie. Pomożemy ci też ustawić tą zbiórkę, żeby to było ustawione przez ciebie, a nie przez kogoś innego. Jak tylko to będzie wszystko ustawione, to również podam na którymś z kolejnych filmików link do takiej zbiórki na jakiś nowy wózek tutaj dla Dawida, który jest aktywnym graczem i myślę, że bardzo by ci to pomogło, ułatwiło granie, jak sądzisz? No chyba to by się przydało. Ostatnio musiałem wysłać go na naprawę, no ze 180 zł na naprawę zwykłych kółeczek musiałem wydać. Mhm. To jest się mało opłata, jak mi się znowu popsuje, to kolejne prawie 200 do naprawy. Próbowałem załatwić dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia, ale oni machnęli na to ręką, bo nie załatwiono dofinansowania od 2010, więc mi przepadło. Także myślę, że tutaj w tej sprawie spróbujemy coś podziałać, także w którymś z kolejnych filmików możecie się spodziewać, że podam link do takiej zbióreczki. Dziękuję ci bardzo za wywiad, dziękuję ci, że tutaj przyszedłeś na moje spotkanie. Nie ma sprawy, mam nadzieję, że znowu się spotkamy, tym razem w Warszawie. Oczywiście, mam nadzieję, że jak będę w Warszawie, to na pewno się do ciebie odezwę. Fajnie się dzisiaj z tobą grało. Dzięki wielkie. Dzięki. I oczywiście do zobaczenia przy następnej okazji. Teraz odprowadzimy cię na pociąg, bo tutaj Dawid zaraz jedzie do Poznania. Tak, mam noc tak w Poznaniu i potem muszę jechać przez Łódź do Warszawy. Ciężko się podróżuje po Polsce. A to z własnej winy, bo wziąłem sobie taką ofertę na Regio, że tanio wyszło. 49 zł z okazji majówki. Nie mogę tego przepuścić. No powiem ci, że masz taki... Też mam czasem coś takiego, że po prostu mnie weźmie, żeby wziąć i gdzieś pojechać. Gdziekolwiek, byleby po prostu poczuć taką przygodę, no nie? No tak, ja widziałem, że cię wywiozę do Berlina ostatnio. No tak niespodziewanie. Właściwie dzień wcześniej kupiłem ten bilet, bo stwierdziłem, że dawno nie było wyjazdowego odcinka. Podobnie było ze mną. Podobnie było z tobą. Zaraz lecimy na pociąg, odprowadzić cię i jeszcze raz dzięki za rozmowę. Dzięki wielkie. W momentach takich jak ten dostrzegam prawdziwą magię Pokémon Go. Z pozoru wydaje się, że tą magią jest możliwość spełnienia naszych marzeń z dzieciństwa, żeby zostać trenerem Pokémon w prawdziwym świecie. Ale to jest tylko taka najbardziej powierzchowna warstwa tego wszystkiego. Pod tą powłoką kryje się coś znacznie bardziej wartościowego. Ludzie, miejsca, przygoda, pasje, pokonywanie własnych słabości, wychodzenie ze strefy komfortu, robienie czegoś, czego może gdyby nie ta drobna zachęta w postaci kolorowego świata Pokémonów, nigdy byśmy nie zrobili. Wyjść z domu, pojechać gdzieś, gdzie się jeszcze nie było, spotkać ludzi, których się jeszcze nie spotkało, spędzić chwile, które gdyby nie ta gra, nigdy by nie zaistniały. No one else can speak the words on your lips.